Widzieliście ten fajny słupek? Stanął jak jakaś surokatka. Popatrzcie, dwa chłopaki dobrze się ze sobą dogadują, ale no nie są przyjaciółmi, nie są takimi najlepszymi przyjaciółmi. Pamiętacie przecież niezapomnianych Karolków. Ci to się zaprzyjaźnili. Tam było i leżenie wspólne, i zabawy, i tulenie do siebie. To była prawdziwa miłość. A te chłopaki, no, po prostu się tolerują. Są jakieś nieśmiałe próby zabaw między nimi. Tak jak widać, coraz bliżej. O. Ale to nie jest to. To dobrze, dlatego że Kajuś ma już swoją metę, swoją przystań, do której pojedzie pojutrze. Pojutrze nastanie ten wielki dzień. Bardzo się cieszę, że rodzinka z Wrocławia zdecydowała się go adoptować, że wiedzą, jaki jest, że dadzą mu czas. Obserwowali go od początku. Dzisiaj pani Karolina była u mnie, żeby wziąć jakąś rzecz z zapachem Kaja. Dałam jej taką szmatkę, na której on spał w swojej dziupli. No i kotka, która na niego czeka, która będzie jego koleżanką, bardzo się nią zainteresowała. Zobaczcie. No tak czy siak, jestem ciekawa, no i zawsze w takich sytuacjach przestraszona, jak to będzie, czy się uda, czy się kotki zaakceptują. Będzie wiele, wiele stresu. Mam nadzieję, że za jakiś czas zobaczymy fajne, budujące sceny uwiecznione na zdjęciach. Ojejku, jejku. Tyle emocji. Zobaczcie, zobaczcie, tu jest słaby punkt tego kota. Jeszcze nie widziałam, żeby kot aż tak rozpływał się pod wpływem drapania po brzuszku. On się dosłownie rozpływa, nie wiem, nie mogę tego pokazać. O, może tak lepiej, przynajmniej widzę, co pokazuje. Mruczenie i rozpływanie. Przelewanie. Jaki kochany. Jaki śliczny. No pięknie. Oj, tak ślicznie. Poczekaj, zakropimy te oczy. Wiesz, potem się jeszcze będziemy pieścić, bo musi minąć 5 minut. Wiesz, między kropelkami. Tak, kochanie. Ślicznie. Dobrze, to jeszcze tylko Kajuś mówi wszystkim dobrej nocki. Dobranoc, pchły na noc, a tak naprawdę to żadnych pcheł nikomu nie życzymy. Kajuś akurat był tak zapchlony, że szok normalnie. Taki zapchlony był dziad. Niesamowicie. A teraz jakie futerko? Futerko puszek okruszek. Siedzi jak po prostu jakby przymuszony, jak na egzaminie, chociaż patrzcie, jakie ma uszy, chciałam zauważyć, proszę. Proszę, jakie ma uszy. On jest przyzwyczajony, że ja go tak męczę. No i dobra, no i dajemy do dziupelki dzięciołka. A tutaj proszę, proszę, idzie do swojej dziupelki.